Cześć kochani, to ja Wojtek Pietraszek, kanał rockday.pl. Ten film jest zrobiony na prośbę Sebastiana Zajączkowskiego. On bardzo mnie ładnie prosił, żeby jakoś tutaj coś zadziałać. Dobra, a przy okazji pozdrawiam Piotra Nowaka, pierwszego patrona kanału rockday.pl. Tak, to jest pierwszy patron, czyli pierwszy można powiedzieć taki gość, który po prostu no czuje energię z tego kanału. No bardzo fajnie. Jeśli ktoś chciałby zostać patronem, to jak najbardziej zapraszam na stronę Patronite. Link będzie poniżej. A dobra, jedziemy teraz z tą lotą. Dobra, także uwaga, kamera w dół i jedziemy. Dobra, sam ten utwór jest faktycznie, no jest dość prosty, jednakże tutaj mamy kilka takich takich momentów, które wypadałoby zwrócić uwagę. No, tabulatura będzie poniżej, link do tego, z czego ja korzystałem, oczywiście w wersji tej właśnie bez przesteru. I tak, pierwszy motyw to mamy po prostu, zaczynamy od struny trzeciej, czyli struna G, raz, raz, dwa, trzy, licząc od najcieńszej. Czyli po prostu mamy 2, 3, 0, 1. Czyli trzecia, druga, pierwsza struna. I tak gramy, w ten sposób gramy, tutaj końcówkę. W ten sposób, no oczywiście ja tutaj jeszcze dodaję automatycznie vibrato, ale to dobra, wy się niekoniecznie musicie sugerować tym. Fajnie to brzmi jak jest vibrato, jednak mimo wszystko nie musi to być zamontowane. Czekajcie sobie, tylko coś jeszcze pstryknę. Dobra, sobie pstryknę tu. Drugi motyw, bo to można podzielić na frazę. To byłaby pierwsza fraza. Druga fraza zaczyna się od tego samego. No i tu się zaczyna motyw taki, że mamy pierwszy, trzeci, piąty próg. Tutaj najlepiej zrobić w ten sposób, że jak zaczynamy pierwszym, drugim palcem, to później tutaj przechodzimy i gramy na piątym progu czwartym palcem. No to jest takie ćwiczenie, które warto było sobie może tam cofnąć się do innych lekcji, które robiłem. Takie ćwiczenie, że mamy pierwszy, piąty próg, pierwszym, czwartym palcem. To jest bardzo, bardzo ważny układ palców, więc to żebyście nie bagatelizowali go, to jakieś znaki pokazuje dziwne, ale to akurat związane z tymi progami. To jest właśnie ważny układ palców, żeby umieć rozciągnąć pierwszy, czwarty do pierwszy, piąty próg. Na pierwszy, piąty próg to jest bardzo istotne, bo tutaj to nie tyle, że akurat w tej piosence, tylko na przykład w skalach to mamy właśnie układ takich palców. 1, 3, 5, 2, 3, 5, ale są 1, 3, 5 mimo wszystko. To jest ta druga fraza. Trzecia fraza to byłaby ten pierwszy układ palców, to co mamy 2, 3, to przesuwamy na 5, 6. Czyli tu 5, 6. Prawda, od tego zaczynamy i się przesuwamy do pierwszego progu. Będzie to wszystko w tabach. 2, 3... 0, czyli ten pierwotna, kolejna fraza, czyli byłaby raz, dwa, trzy, czwarta fraza, która jest właściwie to samo co na początku. To samo. I teraz jest ten fragment w melodii Tak nam dopomóż Bóg. Czyli było Tak nam do Pomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg, oh yeah, tak nam dopomóż Bóg. To akurat właśnie łatwo dość sobie przełożyć na ilość uderzeń, prawda, na to, na sylaby, prawda. Tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż, tak nam dopomóż Bóg. Widzicie, no to akurat jest melodia dokładnie pod słowa tego utworu. W każdym razie, że właśnie jeśli ktoś zna słowa, to będzie bardzo łatwo mu zagrać. Ta końcówka jest
dość prosta, no tutaj gramy 5-5 i się cofamy, więc lepiej zacząć od drugiego palca na piątym progu, ewentualnie trzeciego palca na piątym progu. Bo się wtedy cofamy, prawda? Trzeci palec, drugi, pierwszy. Albo możemy zacząć, no, tylko przypadkiem nie gramy jednym palcem. To a kategorycznie, jak ktoś zobaczy kogoś takiego, to będzie out. To nie będzie w ogóle, nie będziemy rozmawiać, nie będziemy się kolegować, nic nie będzie. Używamy wszystkich palców, staramy się używać, oczywiście nie wszystkich. Tylko, prawda, wszystkich paluszków. Dobra, tabulatury są na dole. Ja was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia wkrótce.